Cześć. Przez lata w wielu kręgach utarło się takie przeświadczenie, że jeśli już kupować jakiś tablet, to w zasadzie tylko iPada. Ale to bynajmniej wcale nie oznacza, że tablety z Androidem już w ogóle nie mają sensu. Wręcz przeciwnie, i Samsung co roku udowadnia, że mają sens. W tym roku firma swoim klientom zaserwowała trzy modele swoich flagowych tabletów: najmniejszego Taba S9. Pośredniego S9 Plus i największego, bagatela, prawie 15-calowego S9 Ultra. No dobrze, ale w tym filmie skupimy się jednak na tym najmniejszym i nazwijmy to podstawowym. Chociaż w tej cenie raczej ciężko nazwać go podstawowym. Tak czy siak, zapraszam Was na recenzję naprawdę świetnego tabletu z Androidem i nie boję się tego stwierdzenia. W zasadzie jednego z najlepszych na rynku: Samsunga Galaxy Tab S9 w wersji 5G. Tablet dociera do nas w pudełku jeszcze cieńszym niż w przypadku telefonów. Powodem tego jest fakt, że oczywiście w zestawie niestety nie znajdziemy ładowarki. Poza urządzeniem dostajemy rysik S-Pen, co akurat miło zaskakuje, i przewód z obu stron zakończony z łączem USB-C. Już na pierwszy rzut oka ciężko nie dostrzec, że Tab S9 to bardzo smukły tablet. Jego grubość to niecałe 6 mm przy wadze niespełna 0,5 kg. Są to więc bardzo zbliżone gabaryty do konkurencyjnego 11-calowego iPada Pro. Tablet został zbudowany z aluminium, przy czym oczywiście plecki i ramki zostały wykonane z jednego kawałka metalu, a na froncie znalazło się szkło Gorilla Glass. Ramki wyświetlacza są stosunkowo cienkie i na tyle odpowiednie, by móc komfortowo chwycić tablet bez obaw o przypadkowe dotykanie elementów interfejsu. Tył i ramka to matowe aluminium, które w zależności od wersji jest beżowe lub grafitowe. I jeśli mówimy tu o samej jakości materiałów, robi on naprawdę świetne wrażenie. Niestety jest trudny w utrzymaniu czystości. Widać na nim absolutnie każdą smugę i odcisk palca, co pewnie zdążycie dostrzec na niejednym ujęciu. W lewym górnym rogu znalazło się grawerowane logo Samsung, a naprzeciwko aparat 12 megapikseli z diodą doświetlającą. Pomiędzy nimi ulokowano wyraźnie odznaczające się podłużne pole służące oczywiście do indukcyjnego ładowania rysika. Trzymając tablet w poziomie na górnej ramce znalazły się kolejno przycisk wybudzania i sterowania głośnością oraz slot na kartę SIM i microSD, a na dolnej piny do klawiatury. Po lewo ulokowano pierwsze dwa głośniki, a po prawo kolejne dwa, no i oczywiście złącze USB-C. Jest tutaj jedna niespotykana nowość względem poprzednika i w zasadzie absolutnie całego rynku tabletów. Galaxy Tab 9 ma certyfikat wodoodporności IP68. Oznacza to, że nawet zanurzenie do 1,5 metra na 30 minut nie zrobi na nim wrażenia. A przynajmniej nie powinno. Na froncie znalazł się ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 11 cali i rozdzielczości wynoszącej 2500 na 1600 pikseli. Nie zabrakło również adaptacyjnej częstotliwości odświeżania do 120 Hz oraz wsparcia dla treści w HDR10+. To nowość względem poprzedniego TBS8, który miał panel IPS. I cóż ja mogę powiedzieć, wyświetlacz ten jest po prostu świetny. Tak dobry jak wyświetlacze smartfonów i lepszy niż w niejednym laptopie. Kolorystyka i czernie są rewelacyjne, tak samo jak jasność minimalna i maksymalna oraz kąty widzenia. W ustawieniach możemy zmienić częstotliwość odświeżania między adaptacyjną do 120, a standardową do 60 Hz. Jest też oczywiście możliwość skorygowania kolorów według własnych preferencji. Sercem TBS. PS9 jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 generacji drugiej FOR Galaxy. Wraz z nim kooperuję w przypadku mojej wersji 12 RAM LPDDR5 oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Dostępny jest również podstawowy wariant z 8 GB RAM i 128 GB pamięci. Całość działa po prostu rewelacyjnie. Przez 3 tygodnie testów wykonywałem na nim szereg różnych czynności. Przeglądanie sieci, obrabianie zdjęć, pisanie tekstów, oglądanie filmów i wiele innych. Z każdym z postawionych zadań urządzenie radzi sobie po prostu świetnie. Aplikacje uruchamiają się w błyskawicznym tempie i na długo pozostają w pamięci RAM. Temperatury działania TBS9 również nie dają mi powodów do narzekania. Kultura pracy urządzenia stoi na bardzo dobrym poziomie. W codziennym, zwykłym użytkowaniu tablet praktycznie w ogóle się nie nagrzewa. Potrafi nagrzać się w momencie, gdy długo poddajemy go dużemu obciążeniu. Nie wiąże się to jednak z odczuwalnym spadkiem wydajności, a same temperatury wciąż nie są na tyle wysokie, by nie dało się korzystać z urządzenia. Galaxy Tab S9 pracuje pod kontrolą One UI w wersji 5.1.1, bazującego oczywiście na Androidzie 13. Całość działa tu naprawdę dobrze. System jest świetnie zoptymalizowany do działania na dużym ekranie, nie ma tu też problemów chociażby ze skalowaniem aplikacji. Znalazł się tu też identyczny pasek zadań, który omawiałem w recenzji Folda 5. Umożliwia on szybkie przechodzenie do ostatnich aplikacji i uruchamianie ich w trybie podzielonego ekranu i małych okienek. Jest również tryb Dex, który w pewnym stopniu symuluje odczucie korzystania z komputera i przy tym najlepiej sprawdza się podczas używania klawiatury i myszki. W trybie Dex możemy korzystać z aplikacji w trybie okienek umieszczonych na pulpicie, których pozycję i wielkość możemy dowolnie modyfikować. Na dole wyświetla nam się pasek wyglądający niczym w Windows. 8. Przejdźmy do multimediów, a konkretniej do głośników. Jest ich łącznie cztery. Jak nas przyzwyczaił Samsung, jest tutaj wsparcie dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, a w ustawieniach znajdziemy także korektor brzmienia. Jak grają głośniki Tab S9? Odpowiedź jest krótka: absolutnie fantastycznie. To śmiało jedne z najlepszych głośników, jakie znajdziemy w tabletach, równie dobre jak te z iPadów Pro, a i pewnie zawstydzą też niejednego laptopa. Brzmią bardzo czysto, grają donośnie, a całość tworzy rewelacyjne uczucie przestrzenności dźwięku. Brzmienie jest dość neutralne, słychać tutaj sporą ilość basu, który potrafi fajnie wybrzmiewać, co umówmy się, czasem w takich sprzętach nie jest oczywiste. Pozostałe elementy składowe, czyli środek i góra są podawane w odpowiednich ilościach, jak na dłoni. W moim odczuciu głośniki zaraz obok ekranu sprawiają, że Tab S9 jest po prostu kapitalnym urządzeniem do wręcz pochłaniania ogromnych ilości wideo i muzyki. Pod względem dostępnych w urządzeniu modułów łączności sprawa ma się dwojako. Do wyboru mamy dwie wersje. Jedną wyłącznie z Wi-Fi oraz drugą z modemem 5G. Ja do testów otrzymałem wariant właśnie z obsługą sieci komórkowych. Czy warto do takowej wersji dopłacić? W moim odczuciu tak z uwagi na większą mobilność, ale to sprawa mocno subiektywna i zależna od tego, czy korzystamy z urządzenia poza domem. Na pokładzie poza tym znalazło się też trzy zakresowe Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 oraz opcjonalnie wspomniane 5G, które obsłużymy za pomocą karty Nanosim lub eSim. W trakcie testów nie miałem żadnych problemów z łącznością. Zasięg sieci Wi-Fi 5G czy LT był odbierany poprawnie, a prędkości internetu w obu przypadkach są w pełni satysfakcjonujące. Płynnie możemy przejść teraz do możliwości zablokowania urządzenia. Tutaj krótko. Samsung wyposażył Tab S9 zarówno w czytnik linii papilarnych w ekranie oraz oczywiście rozpoznawanie twarzy. Skaner odcisków palców jest w większości przypadków bardzo celny i szybki. Odblokowanie urządzenia przy jego pomocy następuje z reguły w ułamku sekundy po przyłożeniu opuszka. Samsung upakował tu akumulator 8400 mAh. Z tabletu korzystałem bardzo różnie, czasem tylko do krótkiego obejrzenia filmu, innym razem intensywnie używałem go przez długie godziny pracy. W moich rękach wytrzymywał zwykle około półtorej doby użytkowania do dwóch, a screen on time, czyli czas na włączonym ekranie wynosił wówczas od 7 do 9 9 godzin, w zależności od sposobu użytkowania. Gdy tablet więcej leżał w trybie czuwania, wytrzymał mi ponad 3 dni, ale za to z mniejszym, wynoszącym niecałe 6 godzin. sot na pokładzie znalazło się ładowanie o mocy 45 W, ale obsługiwane tylko oryginalnym adapterem Samsunga, którego nie znajdziemy w pudełku. Sam takowego nie posiadam, a ładując tablet z zasilaczem 35 W, na pełne naładowanie potrzebowałem około 2 godzin. Na deser Rysi. Tutaj ta 9 ma dużą przewagę względem. Konkurencji, bo Rysik S-Pen znajduje się na dzień dobry w pudełku, podczas gdy taki np. Apple Pencil kosztuje dodatkowe bagatela 700 zł. Sam S-Pen potrafi dużo. Wykrywa 4096 punktów nacisku, co pozwala na bardzo precyzyjne pisanie oraz oczywiście rysowanie. Jest funkcja rozpoznawania odręcznego pisma i zamiany go na tekst. Działa ona zaskakująco dobrze. S-Pena wyposażono w przycisk oraz gesty w powietrzu, które możemy wykorzystać w licznych sytuacjach. Jednym z takich Scenariusz jest sterowanie odtwarzaniem filmów ale nie tylko. S Pen jest rysikiem aktywnym, a więc oznacza to, że wymaga on ładowania. Robimy to na pleckach tabletu w wyznaczonym miejscu, o którym wspominałem już wcześniej. Samo ładowanie trwa około 15 minut, po czym S Pen może być w stanie czuwania do 24 godzin i używany intensywnie przez 30 minut bez przerwy. Podsumujmy zatem. Galaxy Tab 9 to po prostu świetny i kompletny tablet. Na pokładzie znalazło się tu wszystko, czego możemy oczekiwać od sprzętu w tej cenie i jest istnym multiment mundialnym kombajnem. ma rewelacyjny ekran, jakiego nie znajdziemy nawet w iPadzie Pro, równie świetne głośniki, nienaganną wydajność oraz bardzo funkcjonalny rysik, który jest dołączony do zestawu. Podczas testów nie znalazłem wielu elementów Tab 9 do których mógłbym się tutaj przyczepić. Szkoda, że pełną moc ładowania uzyskamy jedynie z oryginalnym adapterem i zwłaszcza, że takowy nie znalazł się w pudełku. Galaxy Tap S9 nie jest tani. Najtańsza wersja kosztuje 3999 zł, a zatestowany przeze Egzemplarz z modemem 5G i większą pamięcią trzeba dopłacić bagatela 1400 zł. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to świetny tablet i może bez wstydu konkurować z hegemonem w tej kategorii urządzeń, czyli iPadem Pro. No i przyszła już pora, żeby się z wami pożegnać, ale zanim to standardowo, jedno pytanie do Was, jak zwykle: Co sądzicie o Samsungu Galaxy Tab S9 5G? Czy tablety z Androidem mają sens, czy warto je kupować? A może faktycznie jesteście jednymi z tych osób, które uważają, że jeśli tablet to tylko iPad? Jak zwykle, dajcie znać w komentarzach. I jak zwykle, będę wdzięczny za łapkę w górę i za subskrypcję na kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie. I standardowo zapraszam Was na recenzję tekstową na tabletowo.pl, no bo tam znajdziecie dużo bardziej szczegółowe opisy tego, jak działa i co oferuje Tab S9. Mi pozostaje jedynie pożegnać się z wami, podziękować za oglądanie i do następnego materiału. Cześć.